Cześć, witajcie na moim kanale. Jesteście na kanale Paula Rodak i to jest bardzo dobre miejsce. Tym bardziej, że dzisiaj będę Wam opowiadać o serialu Usta Usta. Kocham ten serial. Według mnie to jest najlepszy polski serial, jaki stworzyliśmy, mimo że na licencji, ale ja go kocham. I jeżeli jest jakiś fan tego serialu, no to oczywiście dawajcie suba, a ja zabieram się za opowiadanie Wam, o co chodziło, z kim i jak. Adam ma wątpliwości. To powinien być najszczęśliwszy dzień w życiu, tak? No. A może z kim innym kiedy indziej byłbym bardziej szczęśliwy? Wychodź! Krzysztof musi się tłumaczyć. Krzysztof ma romans. Krzysztof, ja muszę to wiedzieć. Czy ty masz romans? Tylko raz! Tak mieszka. Krzysztof! Usta Usta to oczywiście serial obyczajowy, emitowany od 2010 do 2011 roku na antenie telewizji TVN i był to serial, tak jak już Wam powiedziałam, zrobiony na licencji brytyjskiej. W oryginale ten serial nazywał się Cold Feet, ale wiele osób mówi, że ta polska adaptacja przebiła właśnie oryginał swoją oryginalnością, no i przede wszystkim aktorzy byli super. No ale o co chodziło? Były trzy pary, a serial opowiadał o relacjach damsko-męskich w dużej mierze, ale również ogólnie o relacjach międzyludzkich, ponieważ również o przyjaźni tych par i osób im towarzyszących. No i oczywiście główna para to była Julia Hoffman, tej roli Magdalena Różdżka, no i Adam Dawicki, czyli Paweł Wilczak. Bardzo fajna para, rewelacyjnie się poznali, kiedy Adam podjeżdżał pod market, Julia wycofywała, nie wiem czy pamiętacie tę scenę, no i trach, uczucie nie od razu się zrodziło, no ale Adam bardzo się starał Julię poznać, bo zapisała mu ona swój numer na szybie samochodu, którą niestety później ktoś mu umył na pasach, ale dlatego on spędził kilka dni w markecie, żeby Julię odszukać, więc ta miłość od początku była im pisana, no a potem niestety nie było tak łatwo. Wojciech Metzwaldowski oraz Sonia Bohosiewicz to aktorzy, którzy zagrali parę Izę oraz Piotrka Nowaków. To jest małżeństwo, które kiedy ich poznajemy właśnie stara się o dziecko, później to dziecko się rodzi, więc poznajemy trudy takiego wczesnego małżeństwa, macierzyństwa, później też rozstania tego, jak wyglądają rodziny patchworkowe. No i to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że Iza to jest taka dynamiczna postać, a Piotrek... No taki trochę brudasek, trochę się smęci, trochę tak sam nie wie, co w tym życiu zrobić i co chce. Jedno jest pewne, bardzo kocha swoją żonę, no ale tej nie wystarcza to do końca. Słuchaj, nieważne co powiedziała, ważne jak powiedziała. Brzmiało to jak... Mhm. Czy bardziej... Mhm. No, coś pomiędzy. No i oczywiście trzecia para, czyli Agnieszka i Krzysztof Kornatowscy. W tej roli Magdalena Popławska oraz Marcin Perchuć. Krzysztof to jest taka postać, którą ja zawsze utożsamiam z moim szwagrem. Czyli po prostu człowiek, który dużo rzeczy wie i chce się tą wiedzą pochwalić. No ale oczywiście jest to człowiek sukcesu, który, to się już oczywiście różni od mojego szwagra, nie do końca zauważa potrzeby swojej żony, która opiekuje się dzieckiem, siedzi w domu, mimo że wcześniej pracowała w wydawnictwie i była bardzo spełnioną kobietą. No i tutaj też poznajemy trudy właśnie takiego małżeńskiego życia, tego jak... sobie radzić właśnie też z wychowaniem dzieci, chociaż to jest trochę na innym poziomie, ponieważ tutaj państwo Kornatowscy dysponują już odpowiednimi środkami, żeby mieć na przykład opiekunkę. Więc bardzo fajnie jest to pokazane między Izą i Piotrkiem, a Agnieszką i Krzysztofem, jak to macierzyństwo, to ojcostwo może wyglądać w zależności od zasobności portfela. Ja nie będę dzielił domu z nianią. Krzysztof, jeżeli nie zatrudnisz niani, to z nikim nie będziesz musiał dzielić domu, bo ja się wyprowadzam i biorę Stasia. Dobrze, weźmy nianię. Dziękuję. Do widzenia. Widzę, że Państwo uwierzyli, że to prawda. Muszę Państwa jednak rozczarować. Ta pani była tylko wyśmienitą aktorką. Kochanie, przepraszam. Jeszcze jedno. Zatrzasnęłam drzwi od domu. Możesz mi dać swoje klucze? No i dobra, wróćmy w takim razie do tego, jak Adam poznał Julię. No a jak Wam powiedziałam, była to historia poszukiwania pięknej nieznajomej, która wjechała mu w samochód. I do promocji tego filmu wymyślono taką bardzo ciekawą akcję. Otóż w całej Polsce jeździły samochody z namalowanym sprayem napisem: Szukam Cię piękna nieznajoma, Adam. No i wszyscy zastanawiali się,
o co chodzi, czy to faktycznie jakiś zakochany mężczyzna szuka swojej wybranki. Później okazało się, że to właśnie chodziło o serial Usta Usta. No i skupmy się teraz na poszczególnych postaciach. Na początek Adam Dawicki. Lekkoduch, podrywacz, człowiek, który zmienia kobiety jak rękawiczki do momentu, kiedy poznaje piękną Julię, dla której traci głowę. Traci dla niej głowę, ale też tylko do pewnego stopnia, ponieważ jest to mężczyzna, który nie do końca jest przekonany o tym, że chciałby w jakiś sposób na przykład zalegalizować ten związek. Bardzo ciężko mu go przenosić na nowe etapy, więc tutaj widzimy troszeczkę to, jak on ucieka od tego związku, dlatego pojawiają się w nim różne problemy, natomiast jego dziewczyna Julia jest taką osobą, dla której on ostatecznie jest w stanie zrobić wszystko. Jaś i mokrzy nóżni, śpiewa radośnie, śpiewa wesoło, śpiewa do wszystkich kolegów wokoło. Leonie, Leonie, padnij na herbatkę, przynieś wiaderko, grabki i łopatkę. Zjedz ze mną torcik, ciastko i kanapkę, przynieś wiaderko, grabki i łopatkę. I dalej? Nad strumyczkiem, gdzie pływają kaczuszki, siedzi mały Adam. Nie, nie, nie. Teraz pan śpiewa imię dziecka. Leon. I mokrzy nóż. Julia Hoffman to właśnie ta dziewczyna, dla której Adam stracił głowę. No i to jest taka dziewczyna, która ma bardziej poukładane życie niż on, ale w serialu często nas zaskakuje. Na przykład okazuje się, że była w związku małżeńskim, o czym nie powiedziała Adamowi, z ciemnoskórym narzeczonym wzięła ślub, a później okazuje się, że zachodzi w nim w ciążę w trakcie trwania związku z Adamem. No i para przechodzi bardzo duże problemy. Julia czuje się zdradzona. Nie spałem z nią, przysięgam! Powiedzcie jej! Twój były się kiedyś pojawił, tylko jest mała różnica, bo ty się z nim przespałaś. A Adam mimo wszystko ci wybaczył. Wiele osób uznałoby, że Krzysztof ma rację. Ale ostatecznie miłość zwycięża. Julia jest bardzo tolerancyjna dla zachowań Adama, chociaż mimo, że bardzo się kochają, to jednak często wybuchają między nimi różne ognie. Julka, miałaś... Chyba jej nie pytałeś. Bo co? Bo nie wolno ich nigdy o to pytać. Dlaczego? Bo to jest pierwszy krok do porażki, a zresztą ona zawsze powie... Tak. A miałaś? Skąd? Za bardzo się starałam, żeby było dobrze. Czas na Agnieszkę Kornetowską, czyli najlepszą przyjaciółkę Julii. Poznajemy ją jako ostateczną matkę i taką kobietę, która raczej jest zdecydowana co do swojej przyszłości. Wszystko zmienia się, kiedy Agnieszka odkrywa, że jej mąż Krzysztof, który jest właśnie biznesmenem, jest zdecydowany na to, co chce też w życiu robić. Rodzina, dom, ma wszystko bardzo dokładnie poukładane, również rolę swojej żony, to jak jej życie powinno wyglądać i jak ona ma funkcjonować przy nim. Bardzo jest dumny ze swoich osiągnięć, z inwestycji oraz z rodziny. Natomiast okazuje się, że gdy rodzą się bliźniaczki, czyli już ma trójkę dzieci, no czegoś mu zaczyna brakować i to szczęście odnajduje w ramionach kochanki, którą gra Anna Mucha. Się o tym dowiaduje, pojawiają się problemy, nie może wybaczyć mężowi zdrady, tym bardziej, że na horyzoncie pojawia się szef wydawnictwa, który również jest bardzo pociągającym mężczyzną w tej roli, Paweł Królikowski, który kusi Agnieszkę. Tak ją kusi, że niestety w końcu ją skusi i para ostatecznie się rozpada. Co on tutaj robi? Po prostu wpadł. Jak to wpadł? Założę się, że cały czas się z nim spotykałaś. Teraz pora na tego bałaganiarza, czyli Piotra Nowaka. Jest to mężczyzna, który jest oddany bardzo swojej żonie. No taki lekkoduch, trochę imprezowicz przy Adamie, ten Adam zawsze go na coś namówi. No i też w pewnym momencie oczywiście w ich życiu pojawia się trzecia osoba, koleżanka z pracy, z którą Piotrek zdradza Izę. I to jest początek końca ich małżeństwa. Iza jest kobietą, która jest zdecydowana, ona trochę się rządzi, trochę nie umie sobie znaleźć miejsca w życiu. W końcu ostatecznie wyjeżdża do Stanów. No i wtedy Piotrek poznaje Lenę, instruktorkę fitness, której się zakochuje i z którą bierze ślub na Chorwację. Ile to pamiętacie, to ja byłam taka zdruzgotana faktem, że Piotrek bierze ślub z jakąś inną kobietą niż Iza. To przecież ona była kobietą jego życia. Okazuje się, że Iza wraca ze Stanów
z brzuszkiem, czyli właśnie tam ze swoim szefem, z którym poleciała do Stanów, zaszła w ciążę, wraca do Piotrka. Ten okazuje się, że w małżeństwie z Leną nie odnalazł się do końca, ale Iza jeszcze o tym nie wie i kiedy przyjeżdża, jej mąż ma już nową żonę. W związku z czym wprowadza się do Adama, który też jest wtedy mężczyzną samotnym, a dlaczego to Wam zaraz powiem. No i Iza trochę się w nim podkochuje, co Piotrek ma Adamowi za złe. I cały ten układ bardzo był zachwiany i mogło to wszystko się skończyć. Na szczęście Piotrek i Iza ostatecznie wracają do siebie i tutaj mamy happy end w tym związku. Ona się teraz zachowuje, jakby straciła rozum. Ej, ej! On mnie wykopał z łóżka. Nie bądź śmieszny. Adam schodzi na drugi plan. Trójka to już tłum. Szczególnie, że w tym trójkącie jest mama Piotra. Piotr stracił pożądanie. Stał się synkiem swojej mamusi. A Krzysztof traci żonę. Kiedy widziałem cię ostatnio, odchodziłaś w śniadę. Ale czemu powiedziałam, że Adam był samotnym człowiekiem? No bo ten serial kończy się strasznie. Uwaga, spoiler dla osób, które jeszcze nie widziały serialu Usta Usta, a zachęcam, bo dla mnie to jest totalny sztos. Niestety Julia ginie pod koniec trzeciego sezonu. I Adam zostaje sam z małym dzieckiem, z Leonem, który urodził się im dosłownie pół roku wcześniej. No i ja Wam powiem, że oglądałam Usta Usta chyba 5 razy. 5 razy wszystkie 3 serie. I za każdym razem ja mam 3 dni doła po tym, jak ten serial się skończy. No nie mogłam w to uwierzyć, że jednak Adam zostaje sam z dzieckiem, że Julia umiera, że ci przyjaciele zostają tacy trochę osieroceni. No i powiem Wam, że jeżeli się przywiążecie do tych postaci, a na pewno tak będzie, jeżeli będziecie oglądać ten serial, albo go oglądaliście i wiecie, o czym mówię, to jest to bardzo trudne przeżycie. Na koniec muszę jeszcze wspomnieć o ukraińskiej krwi, czyli Oksanie. Kochałam tę postać. Oksana jest imprezowiczką, uwielbiam jej ukraiński akcent, to jakie ma podejście do życia, jest taką prawdziwą kobietą, która szuka bohuna, który nią zawładnie. Całe właściwie wszystkie 3 serie szuka tego swojego bohuna, jak ja to mówię, na przystojnych ukraińskich mężczyzn. Przez chwilę była związana z Piotrkiem, nie wyszło, później miała narzeczonego, który jednak okazał się wyrywaczem, który wyrwał Piotrkowi żonę, więc tutaj prawdziwa telenowela akurat, jeżeli chodzi o życie Oksany, a pozostaje ona sama na końcu z Agnieszką i razem postanawiają zwiedzić świat. Oksana. I uwaga, moi drodzy, apel rodaka. Drodzy obywatele, jeżeli ktoś wie, gdzie ja teraz zobaczę Usta Usta, albo macie DVD, które chcecie opylić, zgłaszajcie się do mnie. Piszcie w komentarzach, ja Was znajdę. Chodzi po prostu o to, że nie mam pojęcia, dlaczego nie mogę już znaleźć tego serialu na playerze. Nie ma go na żadnych playerach, nawet już tych nielegalnych szukałam. Już nawet do przestępstwa się chciałam po prostu zniżyć. Nie znalazłam. Jeżeli ktoś ma, kurzy się DVD, błagam, zapłacę wszystkie pieniądze. Błagam, odezwijcie się. No, to tą odezwą kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że kochaliście Usta Usta tak jak ja. Dajcie znać w komentarzach, która postać była Waszą ulubioną, jeżeli chodzi o ten serial. No i jeszcze mam jedną prośbę. Łapka w górę, sub, to już wiecie, że bardzo Was o to proszę, ale udostępniajcie też ten odcinek, jeżeli Wam się podoba to, co robię i chcielibyście, żeby więcej osób mnie zobaczyło, bo co jakiś czas zdarza się taki komentarz, że jak to możliwe, że Ty nie masz więcej tych subów. No, tak to możliwe, że musicie mi pomóc, bo ja bardzo chętnie będę do Was mówić, jeżeli będzie Was więcej. Już teraz jest dobrze, ale wiecie, zawsze jak jest siła w narodzie, no to jest dobrze. To jakoś tak patriotycznie mi się zrobiło. To ja już chyba pójdę. To pa! Trzymajcie się. No, tak. Czyli Tomasz Wilczek. Paweł.